nadzieja, że wystarczy. I kup. O nie, ja już dzisiaj była na zakupach i dwa razy nie byda lotała. Ty wyobraź się, Berci, że nikt nie ma oliwek. Bój się Boga, kobieto, czego nie ma? Oliwek to są takie małe, zielone kulki. Nie, ale syra na szczęście wystarczy. A po jakiego grzyba nam są małe, zielone i słone? Jak w mojej rodzinie ktoś chciał małe, zielone i słone, to kupował kiszone ogórki. Ty możesz chyba i pi. Ogórki kiszone do grecki sałatki. No właśnie, właśnie, grecko sałatka. Ciebie już całkowicie ta Europa na mózg siadła. Grecko. A śląski to jeść niełaska. Ty wiesz co, przez co się ze mną wadzić? Ja dzisiaj idę do mojej mamy, to po drodze wlejza do tego hipermarketu i może dostanę te oliwki. Ci zrobię grecko sałatka, to jest coś dobrego. Czego ty mi jeszcze nie kożesz jeść? A może mrówki wędzone, albo karaluchy w sosie, bo surowa ryba już była, nie? Słuchaj, grecko sałatka, to do niej idzie tak. Oliwki, pomidory, oliwa tłoczono na zimno i syr feta. Słuchaj, pilnuj tego ostatniego naleśnika, ja wychodzę, cześć. Jutro ci ta sałatka zrobię. Feta, sreta, korale, mecyje, a ajer kucha mi nie dała, no. Co za kobieta! Mój dziadek to jadł ino żur i krupnioki i tyś przeżył. Warszawskie nawytki, nawyki, pieruna. Warszawioki. Wszystko przez Zbyszka. Warszawioki wszystkich przekabaców, wszystkich. Cześć, Becik. Cześć, Zbyszek. Dobrze, że jest, bo prawie o tobie myślą. Wezmę tam naleśnika. Aha. Co słychać w Warszawie? A właśnie. Wpadłem. Wszyscy wpadliśmy. Wszyscy w co? W kompot, jak śliwki. Ty wiesz, co oni chcą tu zrobić? Co? Hipermarket, taki wielki sklep. Ale kto? Ja to kto? Amerykanie. No, chcą postawić hipermarket Ozon na kilometr długi, na dwa szeroki. Na kilometr długi? Tak. To kto tam będzie kupował? Chyba Robert Korzeniowski. Oj, przestań, to jest poważna sprawa. A ty wiesz, gdzie oni go chcą postawić? No gdzie? Tam, gdzie jest bazar. A znaczy na targowisku? Tak. Bazar chcą przenieść do Podkowic. Gdzie? No tam, jak to się nazywa? Podlesie. O, do Podlesia. A na jego miejscu postawić hipermarket. Wiesz, co to znaczy? Nie. Milion ludzi straci pracę. A ten region kompletnie upadnie. Rozumiesz? Nie. No, nie rozumiesz. Bercik, bezrobocie, przestępczość, wyzysk, kradzieże, napady rabunkowe, morderstwa, morderstwa na tle seksualnym, morderstwa z użyciem niebezpiecznego narzędzia, morderstwa... Czekaj. Ty mi chcesz mówić, że to wszystko z tego powodu, że wybudują wielki sklep, tak? No tak. No, no to w takim razie to jest wola Bożo, mnie zamknęli kopalnia, tobie zamykają bazar. Takie czasy, zamykają co się do. Becik, ale ust na mnie zamkną. My się nie poddamy, nie ma to tamto. My? A to mnie zamykają bazar czy tobie? Becik, nie rozumiesz? To będzie kompletna klapa, kompletny upadek. Wszystkie sklepiki padną, rozumiesz? A ty nawet jakbyś chciał kupić chleb, to też w hipermarkecie. 3 kilometry zrobisz, zanim tam dojedziesz. I jeszcze potem kilometr, zanim dojdziesz do półki z chlebem. Wiesz, że to dobry pomysł, Andzi się przyjdą, schudnie. Becik, czy ty jesteś prawdziwym patriotą? Chopie, co ja ci pomogę, no? Co ja mogę? Nic! A sam mówiłeś, że twój dziadek w 3 powstaniach walczył, tak? To w porządku. Pożycza ci Gewera. I no uważaj, Amerykuny też umiem strzelać. Pamiętasz te zdjęcia z Jugosławii? No nie żartuj sobie. A najgorsze były te niewidzialne myśliwce. Także miarkuj się dobrze, co i gdzie na ciebie leci. Gewera, wiesz gdzie jest? Do boju! Wiesz co, Bercik, może i masz rację. Nie ma co walczyć. Dobrze, tylko niepotrzebnie zwołałem tutaj zebranie. Jakie zebranie? O, zebranie kupców z bazaru. Tu, u ciebie na podwórku. Tu, u mnie! Tak, ale masz rację. Z Amerykanami jeszcze nikt nie wygrał, nawet Armia Czerwona padła. A trudno, niech zamykają. Wracam do Warszawy. A
Do Warszawy po co? Na emeryturę. Cześć, Berciu. Pomożesz? Cześć, emerycie. Pomożesz? A ty byś mi pomógł? Pewnie, żebym ci pomógł. No. Coś nie ma nikogo. Nie bój się, przyjdą, przyjdą. Bercik, ale dziękuję ci. Jesteś prawdziwym patriotą. Wybudowaliby market, to byś przestał tu przyjeżdżać, nie? No, raczej ta. I zmarnowałbyś się w Warszawie. A tak to zawsze trochę kultury nabierzesz, ogłady, śląskości troszeczka. Nie martw się, Amerykanom, popędzimy kota. Naprawdę? Wierzysz w to? Albo my są pancerniaki, albo nie. A no pewnie, nie ma to jak kumple z wojska, nie ma to tamto. A pamiętasz, jak się nos boli? Pershingi stawiali, chopie, ze strachu. Załatwimy ich, nie martw się. W razie czego mogę się oflagować. O, pani Musialikowa, dzień dobry. Dzień dobry. Dobry. Nikogo więcej nie ma? No wiedzie pani, jacy to są ludzie. Amerykanie by ich kupili, sprzedali, nawet by nie zauważyli. Trudno, walczymy sami. Bercik, ty wiesz, co to będzie, jak oni ten hipermarket tu postawią? Wiem, Zbyszek mi godą. No, ja już dzisiaj miałam przedsmak. Włazi taki chłop do sklepu i marudzi, że kartofle są nieumyte. Rozumiecie? Kartofle. Godą mi, że w hipermarkecie w Świętochłowicach to są umyte. No, kartofle chcą myć, o! Pani Musialikowa, to ostatnie chamstwo, ale żeby tylko kartofle. Oni tam marchewki myją, buraki, a w ogóle to wszystko myją, zboczeńcy jedni. No, i taki jeden z drugim to kupują u nich. Zobaczycie, gdzie długo i naszym się zachce nie wiadomo czego. Tak. Te oliwki, humary, no. Właśnie, Bercik, a twoja Andzia chciała dzisiaj młodymi oliwki kupić. Dawno mnie tak nikt nie obraził. A no właśnie, macie absolutną rację. Co to będzie, jak oni ten market otworzą, ją się nie opędza? Wy wiecie, co ona mi chciała dzisiaj zrobić? Co? Grecko sałatka z oliwkami i czymś na fe. O fe. No właśnie. Co się tu dziwować innym? Jak już porządna śląska kobita zaczyna coś chopu robić na fe. Koniec świata. Dobra, w porządku, to zaczynamy. Łodczego, ja mogę się oflagować. Co jak co, ale flagowanie mi dobrze wychodzi. Dobrze, Bercik, to ty się oflagujesz, no. A my zakładamy komitet protestacyjny. No, i trzeba zorganizować ta kampania przeciwko kupowaniu tych łobcych produktów. Tych humarów, tych oliwek, tych sałatek greckich. Racja. Tylko żur i krupnioki, tak? Żur i krupnioki. A oliwki i inne wynalazki, weź! Precz. Precz. Dobry. Dobry. Patrz, Bercik, w tym nowym sklepie idzie wszystko dostać, kupić. Dostała nawet syrop plonowy. Patrz. Wiedziołek, zdrada. Targowica we własnym domu. Ale ja nie byłam na żadnej targowicy. Ja byłam w hipermarkecie. Jako kulturalno, inteligentna obsługa. Hipermarket. Kobieto, czyś ty w ogóle jest patriotką? Co ty zaś tam bredzisz? No co ty za gorolskie wynalazki kupujesz? Co to jest to? Umieście tak, syrop klonowy. Syrop jaki? Klonowy. Syrop klonowy. A oliwki nie wystarczyły, co? A może nie było? Było. W tym sklepie było wszystko. Były oliwki, syr feta, szynka parmeńsko, szparagi, łosoś norweski, kraby z Pacyfiku i... syrop klonowy. Babo durno, po co ci syrop klonowy? Przeca klon to jest takie drzewo. No drzewo, no i co z tego? Tego się nie je, na to się patrzy, jak liście spadają. A Amerykany to jedzą. I tam była taka ulotka, że to jest bardzo dobre do naleśników. No, Zbyszek miał rację. Te amerykańskie gorole, te krwiopijce, nawet z drzewa wycisną soki, żeby ino pieniądze na tym zrobić. Ty, a żarcie o skory dębowej to nie było przypadkiem? Ty byś wszystko żarła. Nawet żołędzie, byleby ino były amerykańskie. A Zbyszek nie jedzie do tej Warszawy, wiesz? Nie jedzie, najwyżej straca przyjaciela. Dawaj to ino. To jest bardzo, bardzo, bardzo dobre. Spróbuj. A skosztuj. Wstydź się, wstydź.
To po to my ze Zbyszkiem tu walczymy o wolno Polska, a ty co? Co? Syrop klonowy, tak? Ty, a co ma Polska do tego? A po to twój dziadek z giwerą po hołdach lotął, a mama, albo babcia sztandary szyła? Ciekawe, a moja mama mi... Właśnie, no, to mama szyła sztandary i chyba też tam lotała po hołdach czymś. Nie pamiętam, mi się wszystko mieszło. Ty, a ty co? Córeczka, wyrodno, syrop klonowy. Miarka się przebrała, opuszczą ten dom i da na plac. Po co? Walczyć. Bercik, Andzia dzwoniła. O kurde, co to zaś wyrobisz? No nie widzisz, zaś muszę protestować. A tym razem przeciwko czemu? A przeciwko poważnym zagrożeniom bytu naszego narodu. Przecież ty zwariował, Bercik, jakie zagrożenia? Ach, ty uważasz, że jo zwariował. Ty myślisz, że jo jest wariat, tak? Jo nie, ale Andzia tak. A bo ty uważasz, że nie ma przeciwko czemu protestować, że wszystko jest w porządku, tak? To ja ci teraz powiem, siadaj. Ja ci powiem, przeciwko czemu ja protestuję. I powiem ci to logicznie, krótko i włoczy. Nie jak wariat, ale jako świadomy obywatel. Chcesz? Chcę. Proszę bardzo. W ten sposób możemy dyskutować. Proszę, wymień te zagrożenia. No to proszę bardzo. Syrop klonowy. Berci. A co? Mało ci? Proszę bardzo, idę dalej. Oliwki. A. B. Szynka parmezańsko. C. Kraby z Pacyfiku. D. Coś na fecorzech zapomniał. Mało? Mało ci? Ty uważasz, że co? Że ja zwariował. A słyszałeś, że oni myją kartofle? Kto myje i po co? O, to jest pytanie. Po co myją kartofle? Żeby naród ogłupić, po to myją. A mało tego, marchewka myją, hopie. Marchewka myją. Ale... Powiedz, żeś ty o tym nie wiedział, no. Ale Bercik... O, oczywiście tak jest. No i lepiej nic nie wiedzieć. Jakbyś ty był świadomy obywatel, to byś tu protestował razem ze mną, wiesz? Bercik. O, dzień dobry, panie Ernest. Bercik, mamy ponad 100 podpisów, patrz. Teraz to my jesteśmy ruch społeczny. Co to, macie 100 podpisów przeciwko myciu marchewki? Dokładnie. Bercik, nawet nie wiesz, z kim ja cię rozmawiałem. Z takim jednym radnym, i to z jakim radnym, z tym najważniejszym. Z tym od komisji, która zdecyduje o lokalizacji tego hipermarketu. I powiem ci więcej, ten radny tu przyjdzie. To wam chodzi o hipermarket? Od godziny ci tłumacza. Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród? Bercik, kurde, ty się zwariat, czy co? Wariat? A ja wiem, o co ci chodzi, ty Habol Pieruński. Bo ty byś też chciał, żeby ci myli marchewka, tak? A może by ci jeszcze kartofelki myli? Przyjdzie taki burżuj, wywali stuwa i tak, tej oliwki, szynka parmezańsko, kartofelki myte pieronie. Tak, i coś na fe, czego porządny człowiek do gęby by nie wziął, wiesz? Tyś jest wariat, kurde! Bercik, uspokój się. Tak, słyszałeś? On godą, że ją zwariował. Ty Ernst, ten hipermarket tu można powstanie, wiesz? Ale po moim trupie, wiesz? Dawaj, Gwera. Dobrze, żeś mu powiedział. Idę zbierać podpisy. Idź, a ja tu na straży. No i dobra, już teraz. Uważna rzecz. Pan radny. Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród? No dzień dobry, witam. Dzień dobry, dzień dobry. Dobry. Maruszak jestem, a to mój syn. Hubert Dworniok. Nie rzucim dobrze, ziemi. Dobrze, Bercik, dobrze. Bardzo się cieszymy, że przyszedł pan do nas. To jest właśnie centrum naszego protestu. A jak szerokie poparcie ma wasz protest? No, bardzo duże. Mamy ponad 100 podpisów. Proszę, tu jest lista. 100 podpisów? Tak. Jeszcze Karlikowa chyba podpisze. Bardzo dobrze. I jesteście panowie zdeterminowani? Nawet bardzo. Syropowi klonowemu stanowcze nie! Nie oddamy nawet guzika. No i co pan na to? Panowie, muszę powiedzieć... Popieram w całej rozciągłości. Naprawdę? Oczywiście. Ja też jestem patriotą. W pewnych sytuacjach trzeba umieć zachować się jak Polak. Tak. Ale
Ja słyszałem, że podobno już coś podpisano z tymi Amerykańcami. Ależ panowie, wobec takiej oddolnej inicjatywy pewne aspekty muszą ulec ponownemu rozpatrzeniu. Dziękuję panu bardzo. Bardzo dziękuję. Dziękuję. To my dziękujemy. Mój syn również, prawda? Tak, oczywiście, jasne. Panowie, tak dalej. Walczyć, nie poddawać się. Owszem, walka będzie trudna. Może nawet beznadziejna, ale będziemy walczyć do końca. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Nie rzucim się! No, widziałeś, jak mówił. No, mamy załatwioną sprawę. Ja nie jest tego taki pewny. Dziwnie godów. Co dziwnie godów? No, powiedział tak, jak prawdziwy patriota i to lubię. Ale nie godów po naszemu, a ja takim nie wierzę, wiesz? Nie rzucim ziemi. Tato, o co tu chodzi? Przecież to jakieś świry. Nie rozumiesz? Mówiłem ci, ile ci Amerykańcy dali mi w łapę za wyrażenie zgody? No mówiłeś, ale co teraz będzie? Nie rozumiesz? Mamy protest społeczny. Protest! No i co z tego? Z nieba nam spadli. Wiesz, co to oznacza? Nie wiem. Oj, synku, synku. Ty się w ogóle nie nadajesz do pracy dla społeczeństwa. Przecież to podwaja naszą stawkę. A może nawet potraja. Naprawdę? Jedziemy prosto do Amerykańców. Stop! Dzień dobry, Karlikowo. Dzień dobry. Dzień dobry. Skąd to wy idziecie? No, z zakupów, nie? A kajżeście byli na zakupach? No, u Musialikowej. Prawda, Godocie? Po jakiemu bych miała cyganić? No, toć, że prawda. To pokoszcie ino ta torba. A co ci do tego? A widzicie opaska? A flinta widzicie? 100 podpisów? Wy wiecie, kto za mną stoi? Radnego Marusza Kaznocie? Jezusie, namarzać. Nie znam. To pokoszcie ino torba. Berciku, a ja nie wiedziała, żeś ty jest taki ustosunkowany, wiesz? Jo ino walcza o Polska. No i ze szwagrym. A to co jest? No co, no kartofle, no kartofle żeś nie widział. A czemu one takie czyste? O jest, Berkusie, Berciku. To ja już ci lepiej prawda powiem, no. No byłach w tym sklepie, byłach, no. No ale Bercik, tam wszystko jest. I takie tanie. Karlikowo! Jowo z dzisiaj nie zaszczela, ale ino po znajomości. Bercik, dziękuję. A jakbyś chciał, to ja zaraz ki te kartofle wymarasza. No, teraz będziecie je zbierać po całym placu, ale co, nie lepiej to tak normalnie po naszemu? Lepiej. Pozbierajcie kartofle i macie wolny przejazd, no. Zbyszek, ja myślała, że ino mój chłop jest taki głupi, ale okazuje się, że nie tylko. Andzia, nie taki głupi, nie taki głupi. Bercik, chodź, o tobie mówimy. Jem, ale kuchy. Co? Jerunie, on zje wszystkie nasze naleśniki. Pójdź ze mną wszystko. Naleśniki? No tak. Za późno. Cześć ty zwariowo. Cały syrop klonowy. Ty wiesz, w lato kosztuje. A ty wiesz, jakie to jest dobre? Bercik. A ojczyzna? No, Szymy. Wiesz, Andzia, może to i racja. Co komu szkodzi taki syrop klonowy? Albo sałatka grecko. Albo umyte kartofle, może nawet... Ale Zbyszkowi chyba nie powiesz, co? No. Lepsze są takie umyte kartofle chyba, nie? No pewnie. Co ja słyszę? Zdrada jakaś. A Zbyszek, dobry spokój. No, zrozum, my nie mamy szans. No jak tak mówisz, to na pewno nie mamy. Ty, a co ci tak zależy, żeby ten bazar nie był przeniesiony? My za to będziemy mieli tu fajny sklep. I będziemy się mogli kupować co miesiąc syrop klonowy. Pychota, godą ci! Bardzo dobre, chociaż z drzewa. No to ja już widzę, że po walce.
Wiesz, jak to egoistycznie myślisz? Przecież jak tu otworzą taki supermarket, nie? To wszyscy się będziemy mieli lepiej. My, Karlikowo, Ernest. Co? Co? Ernest, ten pierun, ten hapol pieruński się ma mieć lepiej? Jak wszyscy, to Ernest też. O, widzisz, już bych o mało co zapomniał. Nigdy. Ale Bercik. To on se też będzie mu kupować. Niedoczekanie, nie. Ale czemu? Czemu? Bo on ma tyle pieniędzy, że on się może codziennie kupić taki syrop klonowy, a joj no raz w miesiącu. Koniec, niedoczekanie. Idziemy strajkować. Brawo, o to chodzi. Strajk! Co, w piżamach? Nieważne, noc, nie noc, nic tak nie wzmaga patriotyzmu jak ten pieroński hapol. Nie rzuci im ziemi. Do boju! Dobranoc. Dobranoc. Głupie loki jedne. Ja przynajmniej więcej miejsca w łóżku. No i dobrze, żeś stanął, śpiochu, bo już południe. Kaj Zbyszek? A poleciał na targ tam do tych swoich patriotów. I bardzo dobrze, skończa jeść, tyż dołącza. Nie domy się. Becik, zwycięstwo. Ach, znaczy co? Nie budują? Budowa wstrzymana. Jak to? Nasz radny, nasz Maruszak kochany. A mówiłem, porządny chłop, mówiłem. No, znaczy co, nie zgodził się? Zgodził się. Tylko za tę zgodę wziął wczoraj $1,000,000 łapówki. $1,000,000! $1,000,000! I co? I nic. Wczoraj w nocy prysnął na Karaiby razem z synem. Budowa wstrzymana, prokurator ma robotę. O, to znaczy, że ten radny nas uratował. No tak? A nie wierzyłeś, jak mówił. No, koniec końców potrafił zachować się jak Polak. Nie ma to tamto. Widzisz? Ha? Na Górnym Śląsku całymi dniami bieli hanysy się z korolami.